chyba głupie. Bardzo brutalnie. Mam nadzieję, że nie zepsułam. A, do oka mi wleciało. Bo ja chcę mój produkt za 250 zł. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Dzisiaj pokażę wam, do czego mnie zmusił TikTok. Po prostu zaczęłam oglądać i mówię, nie, to jest niemożliwe. I w ogóle już pierwsza rzecz, którą będę testować, to będzie właśnie taka najbardziej mind-blowing. Bo jak to zobaczyłam, jak ona to robiła, to miałam takie, czy to jest prawdziwe? I dlaczego ona to tak robi? Ale od razu już wam pokażę, o co chodzi. Laskam oczy gąbeczkę wodą, bierze podkład, wyciska go w jednym miejscu na twarz i klepie. Bardzo brutalnie, bardzo mocno, ale jak widzicie, bardzo ładnie jej to pokrywa skórę. Bierze puder, klepie pudrem, wciąga gluty i pokazuje efekt przed i po. I teraz maseczka, uwaga, znowu klepie. Podobno jest zupełnie czysta. Teraz leje się po twarzy. I to po niej spływa, teraz znowu klepie i znowu jest czyste. To poszło takim wiralem, że po prostu wszyscy pytają, co to jest za podkład, o co chodzi, dlaczego ona się tak mocno klepie po tej twarzy. Jest bardzo dużo pytań, ale udało mi się zdobyć te produkty. Więc zacznijmy od tych podkładów. Wyglądają tak. I ja kupiłam sobie dwa kolory, na wypadek tego, jakby jeden był bardzo zły, bo nie łudzę się, szczerze mówiąc, że to będzie idealny kolor dla mnie. Z mojego doświadczenia te azjatyckie produkty, takie podkładowe, są dosyć szare i dosyć jasne, zwykle. I kupiłam to na ich stronie. To jest w ogóle firma jakaś w F... Właśnie to jest dziwne, bo to jest FV, ale na dole jest SK Forever. I jakby totalnie nie rozumiem, o co chodzi, ale to jest, z tego co wiem, chiński produkt. Jest napisane Red Diamond Plant Extract Skin Liquid Foundation. Jeden taki podkład kosztuje około 50 zł, więc to nie jest tani produkt, ale jak na azjatycki, w ogóle wiralowe, to uważam, że się opłaca. No i właśnie ja kupiłam dwie sztuki na wszelki wypadek, ale dostajemy też, uwaga, uwaga, tą właśnie magiczną gąbeczkę, której używała też ona i ona ją używała, jak widzicie, bardzo brutalnie. Zrobię dokładnie to samo. Zaczęła od spryskania wodą tej gąbeczki. To jest taka gąbeczka, których u nas jakby nie ma, bo ona jest niby lateksowa, ale taka trochę bardziej jeszcze gumowata. Nie wiem, jak to określić. Nie mam takiego sprayu jak ona, ale mam good old fashion spray, taki wiecie, do kwiatków. Zalałam sobie całe lusterko w ogóle i chyba też kamerę. Muszę to naprawić. I ona to też potem wyciskała. Okej. Okay. Wcześniej nie widziałam, żeby ktoś moczył te gąbeczki. Zawsze właśnie jak patrzyłam na dziewczyny z Japonii albo z Korei, to one po prostu używały tych gąbeczek na sucho, bo to są takie, wiecie, do tych kremów CC, takich z tego pudełeczka i potem się tak wklepuje. Nigdy nie widziałam tego używanego w ten sposób, więc tym bardziej jest to dla mnie zaskakujące. Ale ta gąbeczka zrobiła się o wiele bardziej elastyczna i taka bardzo gumowata jeszcze bardziej. Jest teraz trochę jak żelek, więc na razie jest to najprzyjemniejsza gąbeczka, jaką dotykałam w moim całym życiu. A dotykałam już sporo gąbeczek, też właśnie takie azjatyckie, koreańskie, japońskie, więc mam bardzo duże nadzieje. Zacznę od otworzenia tych podkładów i zobaczę, czy wzięłam dwa kolory, czy po prostu dwa te same produkty, bo tak też mogło być. Wygląda tak na bogato. Patrzcie, wygląda tą końcówkę diamentową luxury. Otworzę drugie opakowanie i zobaczymy, jak będzie wyglądał drugi też. Tak jak mówiłam, bardzo jasny. Teraz drugi kolor. Przysięgam, że to jest drugi. Różnią się, ale bardzo delikatnie. To nie jest mój kolor żaden. I najlepsze jest to, że nie mogę sprawdzić, czy to są dwa różne kolory. Ale chyba tak, chyba ten jest lepszy, czyli ten, który nakładałam pierwszy. Ej, one chyba są takie same. A więc mam dwa takie same kolory do wyboru. Ciekawe, który wybiorę. I teraz tak, jak ona to robi? Wylewa sobie taką kulkę pod oczy. Powiem wam, że się boję, ale będę dzielna. Więc uwaga, chyba to była podobna ilość. Potem bierze trzy palce i zaczyna bardzo intensywnie, jakby, jak słyszycie, bardzo intensywnie klepać po twarzy. Niby jestem gotowa, niby nie. To jest mój pierwszy taki delikatny, bo ja się boję, że rozpryskam sobie ten cały podkład po twarzy, więc... Ale to było głupie, dobra. O! Nie jest to tak... Tak złe, jak myślałam, ale to głupie bardzo. Tak mi się kręci w głowie. Okej, dobra, jest niewidoczny. Oprócz tego, że go widać, bo jest za jasny, ale na skórze jest tak, że się mega, mega wtapia. Ja oczywiście zrobię to na całej twarzy, żeby, wiecie, mieć porównanie, jak to wszystko wygląda i żeby tak nie było wszystko mega oddzielone od siebie. Ale ogólnie pierwszy efekt, oprócz koloru, jest naprawdę spoko. Więc teraz sobie to rozłożę trochę bardziej.
Nie wiem, co będzie z tą agresją. Ale podobno jest to dobre dla skóry. Ale jestem biała. Dobra, lecimy. Ej, autentycznie zaczęła mnie boleć ręka. Już po całej twarzy boli mnie ręka. Powiem wam tak, że na pewno jest to bardzo niewidoczne na skórze. W sensie, że nawet przyglądam się tak mega, mega blisko i po prostu wygląda to, jakby to moja skóra po prostu miała nagle o wiele jaśniejszy kolor i była taka bardziej gładka. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to mi tak przykryło mocno niedoskonałości jak jej, bo u niej to wszystko tak pięknie wygładziło. W ogóle zobaczcie, jak to wygląda. W sensie tak ona miała tutaj pod okiem właśnie takie trochę bardziej zaczerwienione i naprawdę jej tak wszystko wygładziło, a u mnie no to widać te wszystkie przebarwienia. A nie nałożyłam wcale tego tak dużo mniej. Mi się wydaje, że nałożyłam tylko bardzo podobnie jak ona. Chciałam nałożyć, nie wiem, może drugą warstwę, może tu było za mało. Nie mam pojęcia, ale ogólnie krycie mam wrażenie, że jest troszeczkę mniejsze niż u niej. Jak widzicie, nadal widać rzeczy, czyli przydał mi się do tego korektor. Mam wrażenie, że u mnie po prostu to nie wygląda aż tak epicko. Czyli nakłada to na twarz i potem od razu nakłada puder. To jest, słuchajcie, ten puder. I on jest z tej samej firmy, też FV. I on już nie jest taki łatwy do znalezienia w internecie. Kosztuje ponad 60 zł, prawie 70, więc ogólnie dosyć drogi, ale zobaczcie za to, jakie ma fancy opakowanie. Oczywiście nie mam pojęcia, co robi ten puder i jaki ma kolor, bo jest napisane tylko Light Feather Soft Makeup Powder, ale to jest to, czego ona użyła, więc zobaczymy, jak to zadziała na mojej skórze i czy to ma kolor. Jest, to jest ten sam puder, którego używa ona. Chyba tu jest akurat kolor podany, to jest 01. I zobaczmy, czy jest ten puszek. Jest ten sam puszek, którego używa ona. Ej, jakie ciekawe to jest. Biorę go i nagle, w ogóle nie wiem, co to jest, ale tu jest jakiś odcisk palca, można powiedzieć. I tu jest pull napisane. To muszę pociągnąć w takim razie. Ej, jakie to jest sprytne, bo to oddziela puszek, żeby wiecie, był czysty i nieuwalony w pudrze. Czyli macie tutaj puszek czyściutki, piękny, a tu jest normalnie puder z taką siateczką. Proszę bardzo, jaki wymyślny cuda. Ja nie widziałam, ile ona nabiera tego pudru, ale podejrzewam, że po prostu zamacza sobie ten puszek jakby, wiecie, w tym. Ona po prostu to tylko przykłada do tego opakowania i wklepuje w twarz. Ten puder ma zapach. Ale nieładny. No to sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Okej. Starałam się, czy na ciemniejszy kolor podkładu. Podejrzewam, że to by nie zostawiało śladu. Ale bardzo fajnie matuje. I mam wrażenie, że też wygładza mega skórę. Dobra, zrobię na razie jedną połowę twarzy, żeby było widać efekt. Mi się nie do końca podoba to krycie, które nie jest aż tak intensywne, jak myślałam, że będzie, ale ogólnie zobaczcie tą stronę, że ona wygląda mega gładko. Nie wiem, czy to nie jest podobny efekt jak puder chudy, albo i lepszy. Trzy sztuki na AliExpress kosztują 9 zł. Nie. Trzy sztuki. Przepłaciłam o jakieś 100 zł. Co? Okej, no to słuchajcie, nie zamawiajcie z ich strony, tylko po prostu zamówcie sobie z AliExpress, jeżeli chcecie czekać, załóżmy 3 tygodnie. I wtedy będzie to kosztowało 10 zł. I ja tego nie zrobiłam. Nieważne, sprawdzę jeszcze raz, jak wygląda puder. Powiem wam, że jeżeli to nie zapycha i nie jest jakimś dziwnym świństwem, to wygląda to mega dobrze. Ale dziwnie mi wygląda teraz już po połączeniu z tym, jak tak patrzę, to on trochę zbiera suche skórki, troszeczkę się tak jakby zbiera w załamaniach, więc to nie do końca mi odpowiada, ale teraz czas przejść do tego testu znowu mega agresywnego, czyli klepanie się po japie, część druga, i lanie się po japie wodą, część pierwsza. Więc uwaga, ona zaczyna po prostu chyba od przyłożenia sobie w twarz, na zasadzie tak chusteczką, a w zasadzie maseczką. Ja nie mam z sobą maseczki, ale mam chusteczkę, więc uwaga, przykładam. Robię i... Ej, rzeczywiście, nic nie ma. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten podkład jest bardzo jasny i ledwo jest widoczny na tej chusteczce, ale gołym okiem naprawdę nic się nie odbiło. Teraz zobaczę, jak bez pudru. Uwaga. Czemu ja robię tak mocno? Tu już widać różnicę, więc jakby tu był puder, tu był podkład bez pudru, więc widzicie, więc to jest przetestowane, jest nice. Teraz woda, której się bardzo boję, jakby widać, że ona się leje cała po sobie. Ja powinnam sobie tutaj położyć ten worek taki na śmieci, się za ten. I najlepsze jest to,
że naprawdę go mam pod ręką. Nie mam zamiaru się zalać cała wodą. Nie. Zobaczymy, czy u mnie też to będzie tak spływać, bo u niej to spływa jak po kaczce po prostu. Przetestujmy to. O Jezu, boję się tak bardzo. A, do oka mi wleciało! To chyba spływa jak normalne. U niej to było... To chyba ściema, bo u niej widzieliście, że tak by spływało, tak jak ona by miała wosk na twarzy, a to spływa jak normalnie po normalnej twarzy. Zobaczymy, czy po drugiej stronie jest jakaś różnica. Wydaje mi się, że to jest całkiem normalne spływanie wody po twarzy. Okej, w tym kroku czuję się trochę oszukana, ale jeszcze czas na test chusteczki. Zobaczmy, ona sobie wzięła tak na pół, grubszą, sobie tak przycisnęła i... O! Naprawdę się nic nie odbija. To jest wodoodporne chyba. Ej, no jeżeli ani podkład, ani puder, nic się tutaj nie zaznacza. Czy to jest warte wirala? Ale na pewno nie jest warte 100 zł, które wydałam zupełnie bezsensownie. Zobaczmy jeszcze drugą stronę w takim razie. Okej, tutaj widać trochę koloru, czyli rzeczywiście ten puder dużo robi. Przejeżdżam palcem po twarzy i totalnie nie czuć, żebym cokolwiek na tej twarzy miała mokrego. Na zasadzie, że przed chwilą się lałam wodą po twarzy, a tutaj jak przejeżdżam, to jednak jest takie... No wiecie, jak po prostu zmoczycie sobie skórę i czuć, że ta skóra jest chociaż trochę wilgotna, a tu... Jest totalnie tak jak przed nałożeniem pudru. Ogólnie nie było widać właśnie takich stróżek jak u niej tutaj, jak widzicie, jak ona sobie leje, to jest takie, tak jakby się nie przyklejała ta woda w ogóle do twarzy. U mnie ona się przyklejała, ale teraz jak przejeżdżam palcem, to naprawdę jest jakbym totalnie nie miała żadnej wody na twarzy przed chwilą. Versus tu, gdzie po prostu wszystko jest lepkie i mokre. Wow! Więc jeżeli chodzi o te kosmetyki, uważam, że podkład nie do końca jest wiralowy, ale za to puder uważam, że jak najbardziej jest, więc tutaj bym go zaliczyła jako wiralowy produkt. I teraz lecę dalej z konturowaniem. I tutaj jestem pewna, że dowiedzieliście, no bo wiralowe. Mam produkty z, uwaga, uwaga, She Glam. I to są takie płynne produkty do konturowania w dwóch kolorach, bo mega popularne na TikToku było tak jakby uświadamianie kolorów do konturowania versus bronzerów. I jak widzicie, na jej twarzy wygląda to mega dziwnie, ale potem jak ona to już rozkłada i wszystko blenduje, to wygląda super naturalnie, bo w tym wszystkim chodzi o to, że konturowanie powinno być chłodne, a bronzer, czyli właśnie takie naśladowanie opalenia, powinno być ciepłe. I ma to sens, bo cienie, czyli właśnie takie konturowanie, są chłodne. Tutaj mam z She Glam dwa różne kolory. Jeden to jest Soft Tan i to jest właśnie ten kolor, który ma być na konturowanie. I tutaj jest jeszcze Golden Sun i to ma być bronzer. I każde takie opakowanie kosztuje około 25 zł, więc jest mega tanio. I jak widać już w opakowaniu, ten jest bardziej szary, a ten jest cieplejszy. Wstrząsnę. I zobaczmy, jak to wygląda najpierw na ręku. Więc tutaj mamy pierwszy kolor. No, cieplutki w miarę. I teraz mamy drugi, czyli ten Soft Tan. To jest właśnie ten... Wow! On jest totalnie szare. Ej, zobaczcie, jaka jest różnica. Teoria jest taka, że nakładamy ten ciepły kolor w miejscach, w których normalnie uderza słońce, czyli na przykład tej szczyty czoła, tutaj ta wyższa część policzków, nos, tak jakby czubek nosa i to jest w teorii właśnie bronzer. A jeżeli chodzi o ten chłodny, to to jest konturowanie, czyli tam, gdzie ma być cień, z tym bardziej podkreślić, czyli jakby załamanie policzka i załóżmy boki nosa. I jak widzicie, ja zostawiłam sobie nadal tą stronę z pudrem, a tą bez, dlatego, że przez to, że ten puder jest taki dziwny, to boję się, że może się nie rozkładać dobrze na nim produkt. Więc jeżeli się okaże, że tutaj ta strona będzie wyglądała jakoś mega dziwnie, to po prostu będę musiała zmyć ten puder i nałożyć jakby podkład jeszcze raz. Zacznijmy może od koloru konturowania. I to ma być tutaj, tam gdzie jest normalnie jakby cień. Teraz nos. No i tu jest w zasadzie kontur. Mogę sobie jeszcze dać troszeczkę podrzuchwę. Ciepłe kolory. Więc tutaj mamy szczyty czoła. Uuu, jaki ładny ten kolor. Ej, podoba mi się. To jest kolor bronzera. Tutaj dam też trochę na nos. Tak wiecie, jakby mi właśnie słońce opaliło. No i można dać jeszcze tak troszeczkę tutaj na boki twarzy, tak żeby omieść się troszeczkę. To w teorii jest już to. To jakby to są te kolory, to jest to brązowanie. Użyję takiego bardziej precyzyjnego pędzelka ściętego do rozłożenia tego. Uuu, jak się ładnie blenduje. No nie, mam wrażenie, że się ładniej roztarło pod żuchwą. Nie jestem fanką jednak tego ciepłego odcienia. Zobaczmy tutaj.
To konturowanie chłodne. Ej, to jest mega napigmentowane. Bardzo dużo tego jest. Ale ładnie się blenduje tutaj, także wchodzi rzeczywiście, jest taki... Tylko właśnie, że jest za czerwony. Jeden jest za szary, drugi jest za czerwony. Weź tu dogódź człowiekowi. Chyba jest okej, tylko muszę zrobić drugą stronę twarzy, bo na razie wygląda tak trochę dziwnie, ale zróbmy drugą stronę twarzy. Tym razem zrobię to może po kolei. Czyli zacznę od takiego ciepłego odcienia, żeby sobie właśnie przybrązowić wszystko, ale zobaczcie, jak fajnie moje czoło się wymodelowało. Jest takie bardziej właśnie jakby się coś działo, a nie takie wielkie, płaskie, białe coś. O, i nawet się to rozciera z tym pudrem, bo tutaj się akurat bardzo bałam, dlatego zrobiłam tylko jedną stronę. Czyli tak wygląda na przykład nałożenie samego ciepłego odcienia. Jak widzicie, jest różnica. Szczególnie tutaj właśnie na policzku, gdzie widać, że to jest takie bardziej takie załamane i jestem w szoku, bo teraz jak to widzę 1:1, jakby jedna strona do drugiej, to naprawdę widać różnicę, gdzie się używa po prostu bronzera, tak o, a konturowanie. Dołożę w takim razie teraz konturowania tego chłodnego rzeczywiście konturu, czyli tutaj, gdzie się załamuje, gdzie się tworzy normalnie cień i tutaj trochę wzdłuż nosa. I rozetrę to tym bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Bo tu akurat ten cień powinien być bardziej precyzyjny. Bronzer może być taki, wiecie, rozłożony, dosyć dużym pędzlem, obficie, bo to jest takie słonko. A tutaj jednak musi być trochę bardziej precyzyjnie. I jestem w szoku, że to się rozkłada na tym pudrze, tym takim bardzo dziwnym pudrze. Teraz mam bardzo dużą różnicę w kolorze, jeżeli chodzi o mój podkład i konturowanie, bo normalnie bym nie miała takiego jasnego podkładu. Więc wygląda to troszeczkę dziwnie, ale z drugiej strony nie jest jakoś mega źle. Uważam, że ten trend, ten viral jak najbardziej działa i te produkty są też jak najbardziej super. Jak chcecie, to możecie sobie używać na przykład tylko tego ciepłego, albo tylko tego chłodnego, jeżeli się czujecie, albo właśnie jak macie ochotę na taki pełny look, to rzeczywiście wtedy widać tą różnicę z tym chłodem, ciepłem i na przykład czoło. Moje czoło wygląda teraz o wiele lepiej niż po prostu tak o. Więc teraz wydaje mi się, że chyba mogę sobie dołożyć puder po tej stronie, bo przechodzimy do produktu, który będzie sypki. Zwykle te rzeczy z TikToka, które się kupuje tak po prostu, bo się je zobaczyło na TikToku, są mega tanie. I to jest tak, wiecie, oglądacie, patrzycie, o 5 zł, czy tam 40 zł, a dobra, to kupię. Ale ta rzecz, którą wypatrzyłam na TikToku, okazuje się być najdroższym różem, który mam w swojej kolekcji. I już Wam pokazuję, co to jest. Tutaj akurat jest on użyty przy tym trendzie cold girl makeup look, więc uwaga. On wygląda... Czy Wy to widzicie? Jakby przede wszystkim, czy Wy widzicie, jak on wygląda, jaką ma formę? To jest jakby lizak, ale puszek. Nie potrzebujecie żadnego dodatkowego pędzelka, nic. Po prostu macie to w torebce, wyciągacie to, to już jest hit. Samo w sobie. Jak do mnie przyszło to opakowanie, to przyznam szczerze, że się zdziwiłam, że coś takiego może kosztować 250 zł, bo tyle kosztował ten róż. I wygląda to tak. To jest japoński produkt, a ja uwielbiam japońskie produkty do pielęgnacji i do makijażu, więc wierzę, że ma bardzo dobrą jakość. To jest takie, tak, miej bardzo dobrą jakość, wierzę w Ciebie produkcie. Tutaj macie wyjaśnione dokładnie, co to jest za róż, co on robi. Tutaj jest instrukcja po japońsku i spójrzcie tylko na ten przepiękny rysunek, jakie to jest cute. I ma ekstrakt z rozmarynu, lawendowy olejek i awokado olejek. Ja widzę, że mam tutaj kolor B2, a z drugiej strony tu jest napisane 03 Cherished Love. No to nie wiem w końcu, który to jest kolor, ale chyba raczej ten Cherished Love. O, wow! Ty w ogóle ten króliczy ogonek! Ogólnie, słuchajcie, to już jest hit. Jakby, okej, okay, jest to plastikowa pałeczka z jakimś puszkiem, z futerkiem, ale wygląda to mega cute i jest strasznie mięciutkie. Dalej mamy opakowanie. To jest bardzo duży róż. Wygląda też prześlicznie. Zobaczcie, że po prostu właśnie też wygląda trochę jak lizak w tą stronę, tylko taki dziwny albo jakieś berło, ale ogólnie, dobra, za tak ładne opakowanie totalnie się płaci większą cenę, bo opakowania zwykle bardzo dużo kosztują. Otwórzmy to. Jak to będzie wyglądać? A jeśli się zablokowało, niby się otwiera, ale się nie otwiera, o co chodzi? Bo ja chcę mój produkt za 250 zł. O! Mam nadzieję, że nie zepsułam. Nie zepsułam. Znam się, czy to będzie w takim pudrze, w takim proszku, czy to będzie takie, wiecie, skompresowane. Zobaczmy to razem. Okej. Okay. Jest tu siateczka, znowu, tak jak przy pudrze. Pachnie ładnie. Jest to
proszek, bo rzeczywiście tapnęłam sobie i tam coś wyskoczyło. A więc jedyne, co teraz mogę zrobić, to po prostu naładować ten puszek i jakby zacząć aplikację. Wkładam puszek i chyba po prostu się go kręci i tyle. Nabrał się kolor, wygląda naprawdę króliczy ogonek, ale to jest przyjemne. Mam nadzieję, że to będzie najcudowniejszy róż na świecie i że ma te drobinki błyszczące, że będzie wyglądał tak super. Uwaga, a więc próbujemy. On chyba będzie dosyć intensywny. Bardzo ładnie pachnie, na pewno tak owocowo. I to jest mega przyjemna aplikacja, w sensie to futerko jest tak przyjemne. Nie wiem, czy jestem przekonana co do koloru, w sensie do odcienia, bo jest taki trochę ciepły. Taki czerwonawy. Może to przez to, że przyzwyczaiłam się ostatnio do chłodnych róży, ale ogólnie wygląda to mega cute. I właśnie fajnie można rozblendować ten róż bokiem puszka. I to jest naprawdę puszek. W sensie to jest puszek. Zobaczę sam puder, jakbym sobie wysypała trochę, żeby zobaczyć właśnie, czy on jest błyszczący, czy nie. Ale jest go bardzo trudno wydostać, jak nie tym puszkiem. Natomiast okej, ma trochę takiego błysku, ale nie drobinkowego, tylko taki trochę perłowy. Na policzku samym w sobie nie widać tego tak mocno. Ale ogólnie jest to bardzo szybka aplikacja. W sensie naprawdę po prostu jedziecie sobie tak, tak i tyle i najwyżej możecie sobie rozetrzeć trochę tak bokiem. Wydaje mi się, że ten produkt jest jak najbardziej taki wiralowy, zasługuje na to, bo jest to formalizaka, puszek, w ogóle wow. Jest to też dobrej jakości produkt. Nie wiem, czy 250 zł, ale na pewno zasługuje na miano wiralowego, bo nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałam, nie używałam i jest bardzo cute. Kolejny produkt jest czymś innym, czego jeszcze nie widziałam, bo to jest produkt taki trochę dwa w jednym. Ogólnie znowu jest z She Glam i to jest z serii Playground. I to jest paleta, z jednej strony aktywowana wodą i z jednej strony eyelinery, a z drugiej strony to są też cienie do oczu. I tutaj na przykład znalazłam na Instagramie zdjęcie, gdzie właśnie jest zarówno pokazane, że laski mają i cienie, i eyeliner zrobione, jakieś rysunki na oczach tym. Chciałabym przetestować, czy to naprawdę będzie tak działać, bo jakby umówmy się, ten cień jest na maksa rozblendowany. Na zasadzie to nie wygląda jak eyeliner. I jeżeli chodzi o cenę, to jest to około $50, czyli ponad 200 zł za taką paletę, ale to jest paleta cieni i eyelineru w jednym, więc pomyślałam, że jeżeli to będzie działać, to warto. To w ogóle przychodzi razem z buteleczką na wodę, żeby mieć do psikania przy sobie, więc to jest gruby deal. Uwaga, tak wygląda paleta i to jest coś przepięknego, bo to jest metalowa paleta. Mamy tutaj sześć kolorów. Jak widzicie, fioletowy, żółty, niebieski, czerwony, różowy i biały. Jest tutaj ta buteleczka, o której mówiłam i ona jest mega cute. Zobaczcie, jaka jest malutka i to jest taka właśnie buteleczka ze sprayem. Satysfakcjonujące. Może zrobię sobie tak, że spróbuję właśnie stworzyć swój własny kolor, czyli zrobię żółty i niebieski i spróbuję to połączyć w zielony. Nie wiem, czy mi się to uda. Wezmę sobie taki syntetyczny pędzelek i to taki trochę grubszy właśnie do nakładania cieni. Trochę mi się ciężko to robi w pionie, ale w miarę to chyba działa. Na pędzelku wygląda to tak i już patrzymy, jak to wygląda na skórze. Wow! Podoba mi się to, tylko pytanie, jak to się będzie blendowało. Może sobie to nałożę po prostu tutaj na razie. Wow. Artistic. Serio, już czuję ten zew. Dobra, to samo zrobię tutaj i potem wezmę żółty i zobaczę, czy da się je tak połączyć ze sobą i rzeczywiście rozblendować. Dobra, spójrzmy, zobaczmy, czy da się to właśnie tak zrobić a la blending. No ogólnie nie zachowuje się tak cień, ale jak na, wiecie, eyeliner taki aktywowany wodą, to wydaje mi się, że całkiem ładnie się to rozblendowało i w ogóle spuściłam kolor. Ja jestem po prostu zakochana. I teraz będę się bawić, żeby spróbować zrobić zielony, taki wiecie, przejście jednego i drugiego. Zobaczmy, jaka będzie intensywność, bo ogólnie żółty jest najbardziej problematyczny, jeżeli chodzi o intensywność koloru. Więc sprawdźmy. No jest trochę bardziej taki przygaszony, ale ogólnie wow, to jest jedne z lepszych takich kolorowych cieni slash jakby linerów. Jakbym miała może białą bazę, to wtedy te kolory byłyby jeszcze bardziej intensywne, właśnie szczególnie ten żółty. Tutaj zaczynam widzieć, że gdyby traci się to nasycenie koloru, kiedy się to robi na oku i próbuje się ze sobą pomieszać te oba kolory,
zdecydowanie jest to jakieś takie bardziej problematyczne. Jako cienie bym powiedziała, że jest dosyć dużo zabawy, w sensie, że na pewno trudniej się je nakłada niż normalne cienie, ale za to mają bardzo mocną pigmentację i podejrzewam, że one są dosyć trwałe, że się nie będą, wiecie, rozmazywać, no bo mimo wszystko jest to eyeliner, ale to są eyelinery aktywowane wodą, więc jak będzie padać, jak się popłaczecie albo cokolwiek będzie mieć te twarzy mokrego, to na pewno spłyną, więc to jest jakby minus, ale teraz będę chciała sprawdzić właśnie, jak się będą zachowywać jako eyeliner i użyję sobie każdego z tych kolorów, zrobię jakieś kropki, kwiatki, kreski i tak dalej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się bierze taki bardziej precyzyjny pędzelek, to trzeba się więcej trochę tutaj namachać, żeby stworzyć taką fajną konsystencję. Spróbuję zrobić parę takich... O! Nie no, ma naprawdę fajne krycie. Z białym jest taki mały problem, że muszę go nakładać jakby dwa razy, żeby miał taką intensywność, jaką chcę. Ale zobaczmy jeszcze inny kolor. I ten różowy zdecydowanie jest jakby mocniejszy. Rzeczywiście nie muszę go nakładać parę razy. W zasadzie mogło być tu lusterko, a z drugiej strony rzeczywiście to może służyć jako paleta do mieszania, więc to jest takie pół na pół, dla innych może być fajnie, dla innych nie. Fajne jest też to, że jak jest nałożone cienko tego linera, to też się nie kruszy, ani tak się nie wałkuje jakby. Jedyne to widzę tutaj przy żółtym, bo pamiętam, że nałożyłam go więcej. Od razu mogę już powiedzieć, że no wiadomo, lepiej się sprawdzają jako eyelinery, ale też dobrze wyglądają jako cienie. Więc jeżeli chodzi o te kolory, to moim faworytem jest chyba różowy i niebieski, ale tak jak mówiłam, można ze sobą mieszać te kolory, więc na przykład można dodać białego do fioletowego, wtedy będzie jeszcze bardziej taki liliowy. Więc ogólnie rzeczywiście są bardzo duże możliwości tej palety i ja uważam, że jest jak najbardziej na plus i jak najbardziej zasługuje na miano wiralowej. Natomiast jeżeli chodzi o produkt, który moim zdaniem ma największy potencjał, to jest ten puder, bo naprawdę mnie mega zaskoczył. Na drugim miejscu bym dała ten róż do policzków, bo jest mega, mega cute. Potem właśnie tą paletę cieni, tak w zasadzie prawie na równi, ale to jest po prostu coś niespotykanego. No i na samym końcu te podkłady, bo rzeczywiście nie było tutaj nic nie wiadomo jakiego i wydaje mi się, że jakbym użyłam mojego podkładu i tego pudru, to byłoby zdecydowanie lepiej. Napiszcie koniecznie, czy widzieliście któreś z tych produktów właśnie na TikToku albo na Instagramie i którego byście użyli najchętniej. A my widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa! Pa.